Nocna prohibicja w Katowicach pod znakiem zapytania. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w kolejnej dzielnicy, Koszutce, okazało się bardziej skomplikowane niż mogło się wydawać. Chodzi tak naprawdę o jeden sklep. Tylko tu, poza stacją benzynową, można kupić napoje wyskokowe przez całą dobę. Po głosowaniu okazało się, że większość osób jest przeciwna zakazowi, ale miasto postanowiło nie rezygnować z tego pomysłu. 45% ankiet musiało zostać uznanych za nieważne z różnych przyczyn. Z jednej strony to było fakt, że nie wszystkie dane osobowe były wypełnione w ankiecie. Zdarzały się przypadki, gdzie ktoś wypełniał ankietę, a nie był mieszkańcem Koszutki, a wręcz przypadki, w których ktoś wypełniał ankietę, a nawet nie był mieszkańcem Katowic, w związku z czym ciężko takie głosy traktować i zaliczać je jako rzetelnie oddane. Prawie połowy ankiet nie wzięto pod uwagę. Różnica pomiędzy przeciwnikami a zwolennikami prohibicji była niewielka i wyniosła tylko 21 głosów na korzyść tych pierwszych. Przedsiębiorca, który już od lat prowadzi ten biznes, uważa, że wszystko zostało z góry ustalone. Ludzie się opowiedzieli przeciwko prohibicji, a pan prezydent robi swoje. Ja myślę, że ta decyzja już była wcześniej podjęta. To jedynie co może tutaj być, to jest to, że to będzie zniechęcać ludzi do uczestnictwa w konsultacjach. Po prostu wiedzą, że to i tak nie będą mieli wpływu na to, co się dzieje w mieście. O opinię władze miasta zapytały też radnych dzielnicy. Opowiedzieli się oni po stronie małej grupy mieszkańców, którzy z problemami związanymi z tą działalnością muszą się zmagać na co dzień. Mieli wiecznie hałas, mieli przykre zapachy, walały się butelki, walały się puszki, było po prostu niebezpiecznie i głośno. Więc dla tych ludzi to był spory problem, bo to im utrudniało tak naprawdę normalne życie. Dla ludzi, którzy nie mają tego typu lokalu pod oknami czy gdzieś w swoim najbliższym sąsiedztwie, być może uważają, że jest to dla nich błahy problem i nie powinniśmy się tym w ogóle zajmować, ale tak jak mówię, do czasu, aż się taki punkt komuś pod oknem, pod klatką nie otworzy. Jak pokazało głosowanie mieszkańców, zdania w dzielnicy są mocno podzielone, dlatego prezydent Katowic zadecydował, że to radni podejmą ostateczną decyzję. Jeśli radni zagłosują za, to sklep będzie miał zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano, a mieszkańcy będą mieli święty spokój.